Dzień dobry, witam wszystkich w Zagrajmy Dalej w Operance of the Stolen Sun. Wspinamy się dalej po drzewie świata już w kolejnym odcinku. A to niby jest taka prosta lokacja, nie? Że cały czas idziemy w zasadzie po jednej liniowej ścieżce. Te tutaj miejsca, w których się znajdujemy, wcale nie są jakieś takie... A co to? A, tu, dobra, tutaj byłem zaatakowany przed chwilą. Okej, okay, nieważne. Przed chwilą, czyli w poprzednim odcinku. Tutaj się stoczyła walka. No, mówiłem, że to jest to niby taka prosta lokacja. Niby mamy tutaj takie niezbyt skomplikowane te układy pomieszczeń. A jednak dosyć długo już tutaj przebywamy. O, i się znajdujemy w tej komnacie. I co my tu mamy? Takie... Słupy. Takie słupy. Umieść przedmiot. Nie mam tutaj przedmiotu żadnego. Tutaj są takie słupy. I te słupy będzie można podnieść zapewne no nie łopatą, tylko tym piórem. I teraz będzie można z nich układać ścieżkę. Tylko pytanie, gdzie jest... przejście. Jak to jest ustawione? Bo podejrzewam, że są dwie możliwe konfiguracje. Spróbujmy ustawić wszystkie słupy na przykład tutaj. Wszędzie. Czyli tak. Ten słup podniosę. Chwyć. Idziemy do przodu. Upuść go tutaj. Upuść to tutaj. Weźmiemy jeszcze ten słup. I teraz powinno się udać przejść przez wszystkie gęby maksymalnie po lewej stronie. Przez wszystkie szczęki są zamknięte. A i nie wymierzyłem dobrze. Bo zobaczcie, że tutaj są jakby dwa przejścia, nie? Tutaj mogę iść, ale mogę też iść tutaj po prawej troszkę. Okej, źle to wymierzyłem. Jeżeli chcę iść na wprost, to muszę ustawić... O, tak, na wprost to. Ale powiedziałem głupio. To muszę przesunąć te wszystkie słupki o dwa pola do przodu. Z tej perspektywy. Czyli tutaj. Aha. Tu wyciągam. To mogę wszystko już sobie opuścić. I teraz z tym. Najpierw od tej strony przyciągniemy. I teraz od tej. Już nam gra sama pokazała, że to zrobiłem. Dzięki, gra. Tu jakieś sekrety są pominięte może. No jest sekret tutaj pominięty, ale tutaj jest jeszcze jedna gęba, którą trzeba będzie. Jest tam nazwa dla strachu o walking over sharp planty? Because I think we all have it by now, right? No, just you. Nie wiem, czy to tylko Joszka. Tam będzie jeszcze jakiś przedmiot potrzebny, którego nie ma w tej chwili. Kompo scouted ahead for the group and caught glimpse of a curious sight. A bright glow in the distance. It was a girl. Hello there. I come in peace. If I may, who are you? Can it be? Yes, hello Kompo. You are just as he described. He? Who? Gunsel, of course, your former master. Taltos to the mighty Attila himself. Those days were well past him when we met, but yes. I am Chila. I come from the sky. For you require the aid of the heavens.
all of you. That's certainly where we aim to be soon. We are honored to meet you, Chilla. I would have joined earlier, but the dragon and his forces complicated matters. You saw the dragon? He was here only a day ago. He confronted me at this location, as though he knew my objective to meet you. When I asked what he knew of the Sun King's disappearance, the dragon claimed full responsibility, then proved it by displaying Napkirai himself before me. The Sun King? Was he alive? Yes, but powerless in the claws of the dragon. He left me alone against 5 of his underlings, all out for blood. I dealt with them, and have spent the time since recuperating. I am ready to fight once more, and if you will have me, I will complete my mission to aid you. A gift from the gods. How can we refuse such an offer? I didn't want to admit it, but I could use some help guiding everyone up the tree. Your arrival is most welcome. I tak oto dostaliśmy ostatniego członka ekipy. Po prostu wchodząc w to miejsce napotkaliśmy na Chillę, która jest healerem. Jako ostatnia postać do drużyny przyłącza się dedykowany healer. Przyłącza się dosyć późno, jeżeli chodzi o etap rozgrywki. Tutaj mamy takie pąki, tak? Pąki, chyba tak to powinienem nazwać, które już widzieliśmy wcześniej w fortecy Balvanios, tam na początku tej fortecy. Nie w Balvanios, tylko w tej jeszcze wcześniejszej fortecy. Tej, gdzie spotkaliśmy Kele. Tak, zapomniałem, wyleciało mi z głowy, jak się nazywa ta forteca. A to prawdopodobnie oznacza, że to właśnie na tym drzewie znajdziemy sposób, żeby się tymi pąkami posługiwać. Tak? Tak. Najpierw skrzynia. Drewniana tarcza na takim etapie rozgrywki. Drewnianą tarczę dostajemy. Deski zbite. Szabla Jurata. Drewniana maska. Coraz lepiej. I złoto. Najpierw sobie zobaczmy dziennik. O, niech będzie. Dziennik. Chilla. Chilla, gwiazda z niebios w ludzkiej formie. Wysłana przez Taltosz, by wspomóc jego byłego ucznia Campo podczas jego zadania. Takich opowieści normalnie nie wziąłbym na poważnie, ale biorąc pod uwagę to, co słyszę ostatnio, brzmi to całkiem logicznie. Okej. Okay. Do momentu naszej konfrontacji ze Smokiem nie traktowałem słów Chilla do końca serio. Teraz już nie mam co do nich cienia wątpliwości. Przekonał mnie promień gwiazdy, który wyemitowała ze swojego ciała, by rozprawić się z naszym wrogiem. Zostałem oślepiony mimo zamkniętych oczu. Joszka, czy ty znowu mi spoilujesz grę? Jest łagoda w obyciu, choć zdarza się jej myśleć o niebieskich migdałach. Czyli jest takim airheadem, tak? Jak to się mówi po angielsku. Jest łagoda w obyciu, choć zdarza się jej myśleć o niebieskich migdałach. Tam skąd pochodzi myśli abstrakcyjne to codzienność, więc nie ma w tym nic dziwnego. Próbowałem opowiadać jej znane mi historie, lecz ona często mi przerywa, dokończając za mnie zdanie, które właśnie zacząłem wypowiadać. Czasami mnie strofuje, gdy zdarza mi się troszkę naciągnąć prawdę. Miałem w zwyczaju patrzeć na niebo i podziwiać niezliczoną liczbę gwiazd przede mną. Teraz już wiem, że one odwzajemniają moje spojrzenia. Czy ona jest uosobieniem, takim awatarem gwiazdy, czy ona jest faktycznie gwiazdą z nieba? Ha. Jak to w końcu jest? Ja mi się od razu przypomina tutaj taki serial science fiction był, Andromeda się nazywał. W tym serialu grał główną rolę Kevin Sorbo, tak, ten Herkules z telewizji. I tam też były takie postacie, które były uosobieniem, awatarami gwiazd, nie? W toku fabuły tego serialu się okazało, że gwiazdy mają swoją własną świadomość i każda z tych gwiazd ma swojego własnego awatara. To jest dosyć ciekawy koncept. Co my tutaj mamy? Znajdź sposób, by spiąć się wyżej. Prawdziwa gwiazda w twojej ekipie byłaby teraz niezwykle pomocna. Z ziarna magicznej fasoli również mogłyby okazać się przydatne. Znowu gra tutaj spoileruje. Spoileruje sama siebie ta gra, no. Spoileruje sama siebie. Dobra. To tak. Przedmioty dostałem też w inwentarzu. W ekwipunku powinno być. No dobra. Drewniana maska. Mądrość 2. Odporność na truciznę 15%. Wystrugane jest najwyższej jakości drewna w Oprensia. Słabe to.
chyba że zaraz będzie ktoś truł. Szabla Jurata, obrażenie krytyczne 3%, wymagana siła 15%, podkreślona krawędź przed samym końcem tego ostrza wygląda niepowtarzalnie. Drewniana tarcza, porządny kawałek dębu zapewniający przyzwoitą obronę. Czy to jest naprawdę najlepsza tarcza? Jest ona... Ta tarcza drewniana jest lepsza niż tarcza bizantyjska. Okej, okay, czy ta szabla będzie do kogoś lepsza? A to teraz takie pytanie. Zdaje się, że jest lepsza niż ten bierz długi. No. I Chilla nie może się tym posłużyć z jakiegoś powodu. Dobra, Vivion, trzymaj szablę Jurata. I możesz też drewnianą tarczę trzymać. A może dam ci drugą broń do ręki? Co? Może tak zrobimy. Dam ci drugą broń do ręki. Zamiast tej tarczy. I to zwiększy twoje trafienia krytyczne. O, na przykład tak. Na przykład tak. Mhm. Dobrze, to teraz jeszcze do ogniska. Nie ma żadnego komentarza tutaj, ale mogę przejść. This bag is powered by underworld magic. A, okej. Okay. I mogę teraz tymczasowo przynajmniej wymienić kogoś na Chillę, żeby ją sobie tutaj obejrzeć z bliska. No to Sebastian tymczasowo wyjdzie z drużyny. Chilla, kim ty jesteś? 12 poziom masz w tej chwili. Masz tak, leczenie, muzykę i wirtuoza różek, tutaj krwawią oczy, ślepota. Co ty możesz? Uzdrowienie. Odzyskaj 56% z punktów życia. Okej. Okay. Odzyskaj 20%, regenerowanie. Odzyskaj 22% w każdej turze przez 3 tury. Uzdrowienie grupowe. Odzyskuj 34% każdego członka ekipy. Odzyskiwanie. Przywraca postać ze stanu bezwładności oraz... Czyli to jest skrzeszenie tak naprawdę, nie? Oraz odzyskuje 22% z maksymalnej liczby punktów zdrowia. Muzyk. Zderzenie. Wywołaj donośny przeszywający dźwięk, by zadać tu obrażeń do błyskawic. Bez względu na ich odporność, rzuć urok na przeciwnika, powodując, że obróci się przeciwko swoim kompanom. O, to nie najgorsze jest. Pieśń o Herosie. Zaśpiewaj pieśń Herosa. I umiejętności barda ona też ma, nie? Wydać ekipie 25% bonusu do szansy na trafienie obrażeń krytycznych oraz 15% bonusu do szansy na uderzenie krytyczne na 3 tury. Dodatkowo usuwa wszystkie efekty kontrolujące z ekipy. To też brzmi nieźle. Wirtuos różdżek. Zadaj tyle obrażeń od błyskawic, bez względu na 15% odporności na błyskawice. Można też ogłuszyć i porazić kolejnego. Ślepota. Stwórz oślepiający błysk, by zadać tyle obrażeń fizycznych oraz zmniejszyć jej szanse na trafienie. Rzuć zaklęcie niewidzialności na członka ekipy i uczyń go nieuchwytnym przez 3 tury. Cisza. Ucisz wroga i spraw, by nie mógł rzucać zaklęć przez 3 tury. Okej. Okay. To takie debuffy są tutaj, w tym drzewku. I zobaczmy jeszcze, czy wszystkie te skille są jej na inteligencję? Tak, wszystkie są na inteligencję. To jest chyba pierwsza i jedyna w sumie postać w grze, gdzie będziemy inteligencję rozwijać na maksa. Tak mi się wydaje. Bonus obrażenia od błyskawic mogę jej zwiększyć. Mądrość, inteligencja, bonus leczenia mogę jej zwiększyć. Proszę bardzo. Zdrowie mogę jej podbić. Fajnie. Tylko czy to jest wszystko wystarczające,
żeby uzasadniać jej miejsce w ekipie. Porównając z innymi postaciami, które też potrafią chyba więcej. No nie wiem. Zobaczmy jeszcze, jakie pasywki ma tutaj. Kontrolowanie obrażeń. Ekipa otrzymuje 20% bonusu do obrony, gdy ginie jeden z jej członków. Aha, okej. Okay. Wzmacniać. Odnów jeden punkt życia za każde 5 punktów energii. Sama siebie leczy. Dobra, może być. Butelkę jakąś jej dajmy. Wystraszanie przeciwników, może? A, niech będzie, póki co. No i... ekwipunek. Aha, jeszcze jakie masz atrybuty tutaj. Inteligencja na maksa masz. Mądrość masz taką i wigoru masz trochę mało. Tak, jesteś najmniej zdrową postacią w całej ekipie. 81 tylko zdrowia masz. Okej. Okay. Co jej możemy dać zatem? Taka jesteś inteligentna. To ci możemy dawać różne rzeczy, które ci jeszcze... które będą z inteligencją współpracować, nie? A dajmy jej tą drewnianą maskę. Możemy energię zwiększyć o 5%. Ale wydaje mi się, że możemy też coś jej lepszego dać tutaj. Tylko co? Siła? Nie, siła nie jest do niczego potrzebna. Energia 5%, czyli inteligencja 3. Dajmy inteligencji. Tutaj damy te jedwabne rękawice. Tutaj damy brzozową laskę. Tak, bo to zwiększa bonus leczniczy jeszcze, czyli to jest idealny przedmiot dla niej. Tutaj damy chyba nic, ponieważ butów jakoś w tej grze dobrych nie ma specjalnie. To jest orzechowa różdżka i zamiast tej orzechowej różdżki damy jej coś innego. Może ona powinna dzierżyć diabelski trójząb, co? Tylko że nie, no Teltoszowi to się raczej przyda bardziej. Dobra, nie będzie łasowa różdżka i tutaj damy większą księgę zakręć. W końcu mamy jakąś postać, która może z tego kurde korzystać, nie? po takim czasie. Dobrze, tak będzie wyekwipowana Chilla. Teraz pytanie, czy ja chcę z nią chodzić i w tym momencie w ekipie. No tak, żeby sobie wypróbować ją, nie? Zawsze można ją wyciągać z tego, z ogniska w momencie, kiedy trzeba będzie kogoś uzdrowić, na przykład tak jak teraz trzeba uzdrowić Vivion. No właśnie. Elegancko. Tam słyszę wrogów. To może zawalczymy jeszcze, co? Przed końcem tego odcinka. Na trzeci tutaj zapisywałem. Okej. Okay. Pojawiła się przy ognisku, no tak. Zobaczmy sobie, jak ona wygląda w ten sposób. Siedzi i ogląda ogień. Bardzo blisko. Zadanie rozpoczęte. Odbierz moc zaklęciom. Jeden ze smokowatych rzucił zaklęcie na drzewo świata poprzez gałąź, na której obecnie stoisz. Dlaczego mieliby robić coś takiego? Bo są źli i właśnie dlatego. Haha. Gdzie? O, światełko tu jest. Gdzie są wrogowie? Chciałbym walkę jeszcze. Podnieść. Drewniana kolumna dodana. Dobrze, mogę się tam wrócić do tych gąb teraz. Nie gońcie mnie. Tam są chyba dwie ekipy wrogów. Wściekli się i będą atakować. No, niestety, chyba muszę się z nim zmierzyć. Mokowata elita szamanów. A ja wywoliłem Sebastiana. Ale mocno oberwała Chilla. O kurde. I ten jeszcze prowokuje.
Dobra. Salto. Strzał z bliska. Uniknięty. Co mogę zrobić? Błyskawice na wszystkich? Albo ślepotę, albo sama się niech uzdrowi. Może to. Iskra. Nie, no bo ona zaraz padnie. No dobra, to musi być leczenie. Było w sumie słabe. Przywołaj Stefora z podziemi. Dobra, to teraz sowa. Wszyscy szkieleta będą atakować, świetnie. No ja mogę się w takim razie zająć tym wojownikiem. Czy ja go oślepiłem? Tak, jest oślepiony, dobrze. Mogę tą umiejętność w sumie użyć, bo nauczyłem kadety tej umiejętności, a nie użyłem jeszcze ani razu. I topór jak bumerang lata po planszy. 27. Ale ten szkielet to jest dobry czar. Wszyscy tego szkieleta atakują. I teraz mogę zrobić wszystkim przeciwnikom zderzenie. Czy ona właśnie zagrała na gitarze elektrycznej? I bynajmniej nie było to chujowe brzmienie polskiej gitary z lat 90. Dobra. Odpoczynek. Odpoczynek. Tutaj zróbmy iskra. O, dobra. Pięknie. Niestety elita robi swoje. Dobra. Atakujemy. Zwykły atak czy atak z dystansu może, bo ona tą różką taką zaatakuje swoją. Ale słabo, w sumie. I ten się przewrócił i teraz na tego już mogę użyć backstab. Będzie skuteczny. Nie był skuteczny. Bo nie. Czy ktoś wymaga leczenia? Na przykład Kela wymaga leczenia. Leczmy ją. Troszkę odczekania ruchu wymaga. A ja myślałem, że jak ona ma... Zaraz, czy ja to mogę zobaczyć? Nie mogę w trzeciej walki zobaczyć ekwipunku, niestety. To się nie musiało wydarzyć, powiedziała Chilla. Upuścili tak. Puklesz. Solidna mała tarcza praktyczna, dopóki w stronę noszącego nie leci wystrzelona strzała. Oraz skórzany hełm rzymski. Niby jest napisane, że skórzany, a na obrazku widzę, że jednak metalowy. Jeden z najciekawszych hełmów, jakie miewa się okazję nosić, zapewniający dość dobrą ochronę. Wigor 2. Powinienem mieć teraz chwilę na to, żeby jeszcze te rzeczy tutaj wyekwipować. I tarcze. W sumie nikt nie używa tarczy, nie? Ale skórzany hełm rzymski już bardziej. O, na przykład dla Joszki. Byłoby dobre całkiem chyba. Albo dla Campo. Nie, dajmy to Joszce. Czy mogę coś jeszcze zrobić tutaj? Mogę uleczyć wszystkich. I ten się odwrócił, więc odtylca go. Zasadzka. Smokowaty szaman, smokowaty wojownik.
Możemy spróbować uśpić teraz gościa jednego. Tak, dobrze. Na tego strzał z bliska. Nie chcę teraz atakować nikogo w taki sposób, żeby robić ataki takie, które mogą obudzić tego śpiącego. Może tutaj zrobimy po prostu odczekanie. I spróbujemy go ogłuszyć. Nie wyszło. Szkoda. Trochę uprościło tą walkę, nie? Jakby było ogłuszone. Dobra. Trudno się mówi. Salto. Zwykły atak. I tutaj zrobimy strzał? Czy regenerację na kogoś? Czy oślepienie? Może oślepienie. Świetnie. I przywołujemy sobie szkielecika. Ładnie. Ogłuszony szaman. Świetnie. No. Leczenie na wszystkich od Kelly. W sumie to powinien tarczę zrobić wszystkim. No. O nie, obudził się. O. Będzie atakować. Chyba. W sensie zionuć ogniem, tak? Niestety. Proszę, ja trucizny zadałem. Kusza samopowtarzalna. Dodatkowa szansa na atak 30%. Wymagana zwinność 20%. Możliwość szybkiego przeładowania pozwala na błyskawiczny ostrzał. Niewiele innych kusz może się poszczycić takimi parametrami. Tymczasem ich obrażenia tych kuszy są niskie, ale ona dana na przykład Mezejowi mogłaby bardzo mu poprawić skuteczność w walce wręcz. Tylko że on nie może tego dzierżyć, ale może na przykład dzierżyć Joszka. Tak! Właśnie tak! To jest dobra broń dla niego. Co to za poziomy? Kto dostał? Keda dostała i chyba Sebastian dostał, chociaż nie brał udziału w tej walce. Dobrze, Keda, ty dostaniesz coś tutaj. Nie wiem co, ale coś. A, siłę może zwiększę. No, siłę zwiększę, tak. Tak jest. Tylko tyle mogę zrobić. I siła. I mądrość. I zatwierdź. I zarąbiście. I ten odcinek trwa 30 minut prawie. Bardzo długo, więc zapiszmy grę i do następnego. I do następnego.